może się nie przejmowałam tą całą sytuacją, teraz jak widzę nasze auto na lawecie, to płakać mi się chce. No masakra. Wiem, że wszystko będzie dobrze, ale... Nasz pupuś jest chory. Witajcie w kolejnym dniu. Mamy poranek, poniedziałek, któryś tam stycznia. Dzisiaj się przemieszczamy, musimy zrobić pranie, musimy wziąć prysznic i zdecydowaliśmy z Łukaszem, że zatrzymamy się na małym kempingu, który jest niedrogi i w tej cenie wykonamy, jakby w cenie postoju wykonamy te wszystkie czynności. Strasznie dzisiaj wiało, jesteśmy dalej w górach i po prostu tak strasznie wiało. Ja się budziłam was 5 razy. Nie wiem jak ty, Łukasz? Ani razu. No, ciekawe. Mówisz co innego. Nie z powodu wiatru. Aha. No nic. Obudziliśmy się parę razy i było strasznie zimno, bo mamy tam z tyłu szparę w drzwiach i przez tą szparę nam wiewało zimne powietrze. Ale przeżyliśmy, już jest poranek i już sobie nagrzaliśmy. Nie wiem, czy to słychać, ale właśnie wieje. Myślisz, że będzie to słychać? No nic, to zobaczcie, jak bardzo wieje. Dzisiaj będę taskował. Task, task, task. Zadanie, zadanie, zadanie. Mam cały kalendarz po prostu dzisiaj zadań do zrobienia. Zaplanować odcinek na 100 tysięcy subskrypcji. No ale no to zbliża się, ale trzeba go zaplanować. Będzie taki, że lunch mam o 13:30, a potem mam godzinny spacer dzisiaj. Muszę jeszcze przygotować takiego e-maila i rozesłać i wysłać do takiej jednej babki jeszcze maila i uzupełnić budżet. Wczoraj tego nie zrobiłem. I tyle. Jeszcze mam zapisane, że okulary sobie kupić, ale nie wiem, czy się to dzisiaj uda, dzisiaj kupić te okulary. No to Faro musimy jechać. To nie wiem, czy to jest po drodze. No raczej nie. To pojedziemy tam w tygodniu. No niestety nie odpalił nam samochód, nie wiemy dokładnie dlaczego. Coś nam psikusa w tym roku robi co chwileczkę. Wygląda na to, że po prostu nie ma paliwa. Z tym, że wskaźnik wskazuje na to, że jest jeszcze tego paliwa, tylko może po prostu webasto wyssało za bardzo tego paliwa, nie wiem. Bo dość dużo grzaliśmy się dzisiaj rano, ponad godzinę było włączone webasto. Najgorsze jest to, że nie mamy zapasowego kanistra, bo niedawno wyrzuciłem, bo po prostu był taki brzydki i tracił farbę. I brudził mi cały ten bagażnik, więc wyrzuciłem stary kanistra, nie kupiłem nowego. A najbliższa stacja jest oddalona 7 km, więc prawdopodobnie teraz będę musiał iść 7 km na nogach albo na rowerze, a potem 7 km z powrotem z paliwem. No i zobaczymy, czy wtedy zaskoczy. A jak nie, to się dowiemy, jak działa assistance. Biorę mój nowy kanister 6-litrowy i jadę na stację benzynową po paliwo. Zobaczymy. Zostałam sama, Łukasz pojechał na poszukiwaniu benzyny. Do mnie przed chwilą zapukał pan obok, który tutaj mieszka w kamperku ze Szwecji, zaproponował, czy razem nie pociągnąć. No ale już mu wyjaśniłam sytuację i powiedziałam mu, że no mój mąż pojechał po benzynę.
No i za chwilę pogadaliśmy, bardzo miły, bardzo, bardzo miły, uprzejmy pan, także mega mi miło, że nie jesteśmy sami w tym wszystkim. No, a ja zostałam sama, także zabieram się za to, co miałam robić, czyli za planowanie mojego życia, ponieważ teraz, kiedy już skończyłam w końcu książkę pisać, będę jej mogła poświęcać o wiele mniej czasu i chcę ten czas podzielić między blogi, vlogi, naukę robienia zdjęć, muzykę może nawet, wrócę do grania. Powiem wam, że ja już od dłuższego czasu prowadzę taką listę wdzięczności, czyli no nawet wcześniej niż od naszej podróży. Ile razy piszę, zawsze staram się wypisać 10 rzeczy, za które jestem wdzięczna. I nie wiem, czy tam doczytaliście, ale widzicie, że to są banalne rzeczy. Za słońce w Portugalii, za to, że jesteśmy w Portugalii, za naszego vana, za mojego męża. Proste, drobne rzeczy, które przypominają mi o tym, jak wiele mam szczęścia. A teraz biorę się za planowanie. Mam do ogarnięcia sporo rzeczy, mam dużo planów, dużo powera, dużo bym chciała, ale żeby to wszystko zaczęło działać, muszę sobie to zorganizować, zaplanować i to w taki sposób, żeby się nie zniechęcić, bo ja kiedyś robiłam tak, że o, wszystkie zmiany naraz i tak dalej, w tym roku postanowiłam zrobić inaczej, co miesiąc wprowadzać nowy nawyk. No i w tym miesiącu wprowadzam nawyk codziennej medytacji po 20 minut. Miałam kilka w top, ale ostatnio ściągnęłam sobie parę takich aplikacji. Z tego co widzę, najbardziej będzie mi pasowała tak zwana Habitica i to jest taka apka w takiej formie jakby gry. Nie mam codzienne zadania do zrobienia i jeśli je zrobię, to moja postać, którą sobie tam tworzę, dostaje jakieś tam moce i tak dalej. W każdym razie to ma mi pomóc wprowadzać nowe nawyki, no i na razie wygląda fajnie, także zobaczymy. Dostałam od Łukasza wiadomość, jest już na stacji. 12 km na stację benzynową zrobione, zatankowałem, nalałem i wracam, kolejne 12 km. Na szczęście jest ładna, słoneczna pogoda, także i widoki piękne, więc nie narzekam. Także za chwilę będzie wracał, a ja robię sobie przerwę, zapisałam sobie trochę ważnych rzeczy, teraz zrobię przerwę i zrobię śniadanie. Bardzo proste śniadanie gotowe. Jeden talerz dla mnie, drugi dla Łukaszka, jak wróci. Droga z powrotem jest zdecydowanie przyjemniejsza, bo ogólnie jest tak, że połowę drogi się jedzie pod górę, połowę w dół, ale teraz było bardziej stromie, więc mam dłuższy i szybszy zjazd. Przy okazji mogę podziwiać, jakie piękne widoki. Słońce, nie jest bardzo zimno, natomiast jest bardzo mocny wiatr, co czasami przeszkadza i po prostu, wiesz, dmucha prosto w kierunku jazdy, więc nie jest ciekawie. Ciekawa miejscowość, Porto Nobre. Jakbym tu mieszkał, to bym zamienił te literki na Porto Dobre. A kto to wrócił? Jestem! Bohater, my hero! Jestem taki dumny z siebie, po prostu Kaśka, że masakra. Nawet jak ten samochód ci nie odpali, to jestem z siebie dumny. Teraz będzie buziaczek. Bo mogłem wrócić Uberem, ale pomyślałem sobie, a nie zaszkodzi mi godzina na rowerze pod górkę i z górki, pod górkę i z górki. Ale dojechałem, żyję, jestem cały. Idziemy teraz zlać paliwo i zobaczymy, co się będzie dziać. Tyle, czekaj. No pokaż, czy... Na pokaz to było? Nie na pokaz. Do kamery? Oczywiście, że nie.
Nie wiem, przedziwna sprawa. Teraz przyszedł czas na poszukiwanie informacji w internecie, co możemy zrobić, co mogło się zepsuć. Pierwsze co znalazłam, to żeby nie odpalać. Jeśli 3 razy się nie odpali, to znaczy, żeby już lepiej tego nie robić. A akumulator sprawdzasz? Czy wszystko jest z akumulatorem ok? Mhm. Szukam mechanika tutaj w miejscowości najbliższej, bo nasz asystent nam gwarantuje dowóz samochodu do mechanika, ale musimy najpierw umówić mechanika. I patrzę się na taki, żebym miał duży parking przed zakładem, bo wtedy moglibyśmy sobie zamieszkać w samochodzie na tym parkingu. A z tego co widzę, wszyscy są tacy takie malutkie zakłady mają z takimi mikropodwóreczkami. Ten ma dość spory tutaj, bo ten możemy tu podjechać. Ma wysoki, czyli wjedziemy tam do środka. Teraz jest siesta, więc nikt mnie nie odbiera, dzwoniłem do 2 różnych mechaników, nawet do 3 i nikt nie odbiera telefonu, bo obiad, więc teraz święte 2 godziny, których nie przeszkadza się ludziom, więc czymś się innym zajmiemy. Takie jest właśnie van life, takie jest właśnie życie w vanie, totalnie nieprzewidywalne, niespodziewane. Dzisiaj rano, jeszcze mówiłem parę minut temu, godzin temu, z telefonem w ręce, że mam tyle rzeczy zaplanowane na dzisiaj, muszę zrobić odcinek, muszę iść na lunch, na spacer. Nic z tego nie jestem w stanie teraz zrobić. Znaczy, będę musiał poprzestawiać te rzeczy po prostu na inny termin. Ale no, nie ma tego złego, co by najdobra nie wyszło. Jest ładna pogoda, jesteśmy w ładnym miejscu, więc zrobię teraz kawkę. A później pójdę, pokażę wam tą miejscowość, w której był festiwal kiełbasy, to festiwal chorizo. Zobaczycie, jak ta miejscowość dzisiaj wygląda, taki normalny dzień, czyli dzień po tym całym wydarzeniu. Później jak wrócę, to zadzwonię do mechanika i może już tam się ktoś pojawi, może mi ktoś odbierze. Miejscowość, w której odbywał się festiwal Salsichas, nie ma żadnego sklepu. Tu nie ma po prostu sklepów, jest jedynym miejscem gastronomicznym, gdzie można cokolwiek kupić do jedzenia, bo do picia to jest kawiarnia. I tutaj jest jeszcze okresowo otwarta restauracja, teraz jest, no drzwi są otwarte, ona jest nieczynna. Więc to jest taka jedna z miejscowości takich malutkich, zapomnianych, cichutkich, spokojnych, które bardzo lubimy w Portugalii. I no ta cisza tu jest niesamowicie dominująca. This lag is not working. This is like Volkswagen LT 3.5. Właśnie przyjechał nasz znajomy i zabrał Łukasza. Pojechali po jeszcze więcej paliwa. No i kombinują wspólnie, co mogą zrobić dla naszego silnika i autka. No i jak tam? No sytuacja nadal jest nie za ciekawa, aczkolwiek jesteśmy w bezpiecznym miejscu na parkingu. Nie stało się to na autostradzie ani pod jakimś sklepem, gdzie musielibyśmy uciekać. Próbowaliśmy paliwo wypchnąć, bo wydaje nam się, że po prostu zapowietrzył się ten cały przewód paliwowy i próbowaliśmy przepchnąć paliwo trochę, ale niestety się to nie udało. W międzyczasie się rozrusznik znowu, awaria rozrusznika się aktywowała po raz trzeci w ostatnich 2 miesiącach. No i teraz już wysypuje się jakiś pył w ogóle z tego rozrusznika, więc no powiedziałem, żeby to już zakończyć. Rozładowaliśmy przy okazji akumulator nowy, ale już podładowali mi, więc nie jest pusty i się mam nadzieję, że nie zepsuje. Jutro rano dzwonimy do mechanika, dzwonimy po lawetę i jedziemy wymieniać rozrusznik i zobaczymy, czy to wina jest rozrusznika, czy wina jest webasta, która wysysa paliwo z samochodu. Jeszcze nie wiem, jest kilka różnych teorii. Przyszedł jeszcze jakiś pan Portugalczyk, który też bardzo się zaangażował w to i niestety nie udało nam się we 3 tego naprawić. 2 mechaników i 1 patrzący, czyli ja. Jutro kontynuacja dzisiejszej przygody. Krótki update tego, co się dzieje, więc po pierwsze okazało się wczoraj wieczorem, że nie działa nam webasto.
Także noc spędziliśmy w niskiej temperaturze, ale ubraliśmy dużo dresów, no i przeżyliśmy. Mieliśmy termofor. Mieliśmy też termofor. Po drugie, Łukasz właśnie rezerwuje nam Airbnb, ponieważ wszystko wskazuje na to, że no niestety musimy jechać no do mechanika. No nie byli w stanie wczoraj tego naprawić, zresztą wiecie, także zapadła decyzja, że dzwonimy po asystans, jedziemy do mechanika, no i zatrzymujemy się na kilka dni na Airbnb, mając nadzieję, że w tym czasie auto zostanie naprawione. Zostalibyśmy w samochodzie, ale wybaz to nie działa, więc... Tak, wybaz to się zepsuło. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Znalazłem nam mieszkanko w Faro za 9 funtów za dzień, czyli dla niej no 10 euro. Czyli mniej więcej tyle, ile się płaci na najtańszym kempingu, jak zatrzymujemy się na płatnych kempach. Ale mieszkanie ma wannę i ma pralkę, więc będziemy mogli podczas naszego pobytu zrobić pranie i wziąć kąpiel w wannie, prawdziwej wannie. Także rezerwuję właśnie... rezerwuję i pakujemy się i przygotowujemy się na wakacje w Faro. Nie spodziewaliśmy się, że tak długo zostaniemy w tej miejscowości, więc nie zrobiliśmy zapasów spożywczych, nie zrobiliśmy zakupów, nie kupiliśmy chleba przede wszystkim. I dzisiaj wróciliśmy do naturalnych, zdrowych metod odżywiania, czyli do owsianki. Owsianki z owocami dzisiaj są jabłko, kiwi i dzisiaj będzie zdrowe śniadanie. Bezglutenowe. Za to lubię owsiankę najbardziej, że... Nie, za dwie rzeczy. Za to, że ją się tak łatwo je. Wystania i szybko można zrobić ją. A dwa, że wszystko można do niej dać. Dżemy, owoce, nutelle. Kiełbasę. No może oprócz... Chociaż... Dałoby się. O. Halo, dzień dobry. Proszę pani, dzwonię, żeby wezwać asystans, wezwać pomoc, lawetę. 2 godziny? Dobra. To dziękuję pani bardzo. Do usłyszenia. Pani bardzo miła, bardzo, bardzo miła pani. Powiedziała, że mniej więcej za 2 godziny przyjadą. Znaczy to standardowo to trwa 2 godziny. Ja wiem, że to potrwa 2 godziny, bo tu jest siesta i oni nie pracują w ciągu siesty. Nie ma takiej opcji. Więc po zjeście przyjadą panowie i nas zabiorą. Będziemy mogli przejechać samochodem do Faro. No i tyle, dostawimy im kluczyki i zobaczymy, co oni tam wykombinują. Ile to będzie kosztować? Czy to będzie jeździć? Zobaczymy. Przygotowujemy się na opuszczenie vana. Zostawiamy lodówkę otwartą, niech się wietrzy. Tutaj już mam przygotowane jedzenko, które bierzemy. To zostaje w vanie. No i teraz jeszcze musimy spakować nasze ubrania. Jest, hi Ricardo. Mhm. Aha. Thank you very much, thanks for your help. Thanks, bye bye. Zadzwonił właśnie ten typ, taki facet, przedstawiciel z ubezpieczalni i powiedział, że przyjedzie starszy grumpy dziadziuś, taki starszy marudny pan przyjedzie nas odebrać, żebyśmy się w ogóle nim nie przejmowali, on nas zabierze, zawiezie i oni się tam zajmą tymi płatnościami z nimi. A ja w międzyczasie, jak zauważyliście, poszedłem do tej kawiarni tam na rynek i okazało się, że oni mają tam taki malutki sklepik, tak po prostu jedną ladę taką wystawową, ladę chłodniczą i kupiłem wędlinkę, kupiłem świeżą pieczywko, także na ten pusty żołądek, który się już zrobił pusty po tej owsiance, zaraz będziemy jeść. I czekać na dziadka. Bułki, jak ty lubisz, napompowane. Dlatego kupiłem 4. Najpierw poprosiłem dos, a potem poprosiłem 4. Tylko popatrzyła im tak, żeby tak pokazać jak na wariata. Twojej koleżanki, tak. Naprawdę? Naprawdę. Się nie przejmowałam tą całą sytuacją, teraz jak widzę nasze auto na lawecie, to płakać mi się chce. No masakra. Wiem, że wszystko będzie dobrze, ale
nasz pupuś jest chory. Wciągają go. Sytuacja wygląda w ten sposób, zostawiamy kluczyki, zostawiamy samochód tutaj, oni go sprawdzą, jutro będą go sprawdzać, więc na razie nic nie wiemy. Zabieramy te rzeczy i idziemy, przenosimy się teraz do karawanu, słuchajcie, teraz będziemy mieszkać w karawanie. To jest taka luksusowa willa. Jednoosobówka raczej. Nie, no żartuję, bierzemy rzeczy i spadamy.